Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś w tytule, ręcznik z AliExpress. Z fajnym splotem, typowym dla ręczników do osuszania. Jakość wykonania całkiem naprawdę niezła. Tak jak widać, ładne przeszycia, nigdzie się nie wyciąga, nie, że tak powiem, pruje. Ogólnie za 20 parę złotych. Czy jestem zadowolony? W sumie jak go już mam, to go używam. Czy kupiłbym go kolejny raz i to mam zgrzyt? Nie wiem. Kurczę, jakbym go nie miał, to teraz by mi go trochę raczej jednak brakowało. Bo już się do niego przyzwyczaiłem. Używam go, słuchaj, do wnęk. Do wnęk, zderza gdzieś jakieś zakamareczki. Z tego względu, że jest leciutki, składam go sobie, zobacz. Pyk, raz, dwa, trzy i zobacz. Malutki, fajniutki, który chłonie. I pod tym względem właśnie jest fajny. Tak naprawdę nie ma co porównywać do takich, powiedzmy, niby tych markowych, z grubych, podwójnych. Nie, ten ręcznik nie ma służyć do tego. Ten ręcznik właśnie służy do zakamarków. Lustereczka, gdzieś tam w kątku sobie tą wodę zgarnąć właśnie przy drzwiach, przy progach gdzieś tam. Tam, gdzie są zakamarki, żeby nie jechać tym grubasem takim ciężkim, że w jednej dłoni muszę go trzymać, żeby mi nie upadł. Tutaj nie, tu nie masz tego problemu. Delikatnie sobie dotykasz, przecierasz. Ogólnie jestem zadowolony. Czy bym go kupił kolejny raz, nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem, że jakbym go teraz nie miał, to by mi go brakowało. Więc chyba coś w tym jest, chyba mi usiadł, jednym słowem. Jak na razie jestem zadowolony. Na razie się trzyma, mam go już 3 miesiące bodajże. Chyba raz go już prałem, czy dwa nawet razy. Jak na razie się trzyma. No dobrze, myślę, że nie będę więcej czarował, udawał i chwalił ten ręcznik. Bóg wie, że jaki to jest niefantastyczny, jaki on jest fantastyczny. Jest leciutki, to mnie bardzo cieszy. Swoje też potrafi wchłonąć, do zakamarków idealny, więc z mojej strony chyba to wszystko. Zapraszam cię do dalszej części filmu, gdzie starałem się pokazać, jak wygląda osuszanie w zakamarkach tym skurczybykiem. Oczywiście jedna rąsia nagrywa, druga wyciera, więc wyszło to tak niezgrabnie i gramotnie. Wybacz, no ale cóż. Myślę, że się już do tego przyzwyczaiłeś, że nikt mi nie pomaga, działam sam, więc staram się to jakoś ogarnąć. No dobra, dzięki za obejrzenie, ja zapraszam cię do dalszej części filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Insomnia. Some more.